Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam poradnik krok po kroku, jak podłączyć oświetlenie punktowe na suficie, czyli popularne halogeny. Oczywiście nie zawsze to muszą być halogeny, ponieważ żarówki można wymienić na LEDy, ale nadal będzie się to nazywać oświetlenie punktowe, dzięki któremu będziemy mieli punkciki świecące na naszym suficie, ewentualnie ścianie lub innej zabudowie kartonowo-gipsowej. Często w takich zestawach, jak tutaj widzicie, występują 3 sztuki opraw plus 3 żarówki. Tak jak tutaj zresztą widzicie. Taki zestaw kosztuje około 40 zł. Oczywiście zależnie od designu, kolorystyki i jakości, ten zestaw może być droższy albo troszeczkę ewentualnie tańszy. Tutaj w zestawie mamy żarówki o klasie energetycznej D, czyli jak łatwo policzyć, 3 żarówki GU10 po 50 W. 50 W 5 razy 3, 150 W na godzinę. 10 godzin 1500, 20 godzin 3000, 24 godziny 3600. 3600 W, czyli 3,6 kW. 1 kW około, powiedzmy, 50 zł, 50 groszy, przepraszam. Czyli mamy jakieś złoty 80, złoty 60 na dobę, jeżeli bylibyśmy te 3 lampki non-stop mieli włączone. Nie jest to drogo, bo nikt tyle nie świeci. Zwykle świecimy kilka godzin, to jest maksimum. Tak więc naprawdę nie ma się co jakoś specjalnie napalać na LEDy, jeżeli światło nam z takiego oświetlenia halogenowego w pełni pasuje, a naprawdę nie świecimy non-stop tego światła, no to naprawdę nie ma sensu inwestować w jakieś drogie LEDy. Chyba że ktoś oczywiście chce. Pamiętajcie o tym, że przy takich łącznikach, jeżeli występuje lampka, to taka tu świecąca czy podświetlany łącznik, to jeżeli zmienicie na LEDy, może być sytuacja taka, że gdy wyłączycie oświetlenie, LEDy będą Wam mrugać. W związku z tym trzeba albo to oświetlenie zlikwidować, albo założyć taki specjalny kondensatorek za około 10 zł, czy tam w markecie do kupienia, a za około 2-3 zł w sklepie elektronicznym. Ten w sklepie elektronicznym trzeba sobie odpowiednio zamocować za pomocą kostki, tak samo jak i ten w sklepie, który jest troszeczkę wygodniejszy, ale i droższy. Ok, pokażę Wam teraz, jak zamontować taki zestaw do płyty kartonowej. W Waszym przypadku najczęściej będzie to oczywiście sufit. W moim przypadku także takich lampek na sufitach mam sporo i jestem ogólnie z takiego oświetlenia bardzo zadowolony. Ważne, żeby zwrócić uwagę, szczególnie jeżeli wybierzemy LEDy, żeby te żarówki świeciły dosyć szeroko, czyli stopień świecenia 120 stopni, dzięki czemu to światło będzie fajnie szeroko się rozchodzić. Ok, krok po kroku, najpierw wyjaśnienie. W tej chwili prawdopodobnie na ścianie macie włącznik. Łącznik pojedynczy albo łącznik świecznikowy, czyli takie dwa elementy. O, to jest łącznik świecznikowy, czyli pstryk, 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 pstryk. O co teraz chodzi? Ja pokażę Wam teraz montaż LEDów za pomocą zwykłego pojedynczego łącznika, czyli tak jak tutaj widzicie, teraz macie pewnie na suficie jakiś żyrandol, jakieś inne oświetlenie i za pomocą tego łącznika przy drzwiach, jak wchodzicie do pomieszczenia, pewnie włączacie sobie światło i świeci, ale chcecie tą daną lampę, którą macie teraz na ścianie lub na suficie, po prostu zmienić na punktowe oświetlenie. Czyli zamiast jednej lampy demontujemy ją, albo możemy oczywiście zostawić także, ale powiedzmy, że demontujemy ją i w tym momencie będziemy mieli na przykład, nie wiem, 3, 6, 9, 12 punktów. Wszystko zależy od tego, ile chcemy w danym pomieszczeniu mieć. Jeżeli pomieszczenie jest prostokątne, warto, że tak powiem, symetrycznie ułożyć nasze oczywiście oświetlenie. Wtedy będzie w moim przekonaniu najlepiej. Symetrycznie, czyli powiedzmy, zobaczcie, mamy tutaj, powiedzmy, prostokątny pokój. To układamy w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. W tej samej odległości, dzięki czemu to światło, które będzie padać z tych żarówek, będzie padać tak samo, więc cienie będą takie same i nie będzie nas drażnić. Oczywiście można dodawać jeszcze gdzieś w środku po jednej sztuce i wtedy na przykład zamiast 8 wyjdzie nam 11 sztuk. Wtedy to światło już będzie takie pełne i cały pokój będzie jasny. Tylko żeby nie przesadzić oczywiście. Nie instalujemy tego typu lampek właśnie punktowych przy samej ścianie. Pamiętajcie o tym. One są dosyć ciepłe te lampki. Jeżeli mówimy o halogenach, wydzielają dużo ciepła i
może nagrzewać nam tutaj ścianę, w związku z czym szybko powstaną tu takie efekty takiego zabrudzenia. Takiego może nie przypalenia, ale tylko zabrudzenia. Więc instalujemy przynajmniej jakieś 30 cm od ściany, to jest w ogóle minimum, a najlepiej około pół metra, czyli 50 cm. Dobra, i w takim wypadku wyjaśniłem teraz kwestię samego połączenia, czyli macie tutaj łącznik, nim włączacie sobie gdzieś tam lampę. Do tego łącznika najczęściej dochodzi przewód, albo w ten sposób, jak tutaj widzicie, dwu lub trzyżyłowy. Chodzi o to, żeby głównie dotarł tutaj przewód fazowy brązowy i neutralny niebieski. Dzięki temu możemy neutralny połączyć z neutralnym już dalej idącym, a fazowy tutaj przez łącznik przepuścić i wyciągnąć. W przypadku świecznikowego też wpinamy fazowy i wyciągamy wtedy dwa fazowe, dzięki czemu robimy sobie dwa osobne obwody oświetlenia. I za pomocą jednego na przykład zaświecamy jedną, za pomocą drugiego kolejne dwie na przykład, czy pół na pół pokój, czy jakkolwiek chcemy. Ale to myślę, że jak będziecie chcieli, napiszecie w komentarzu i zrobię taki filmik. A na razie myślę, że na jednym całkowicie wystarczy. Ok, i ten przewód gdzieś tam idzie w ścianie, w suficie, idzie i dochodzi do Waszej lampy. W przypadku lamp najczęściej w oświetleniu wykorzystywane są tylko dwa przewody, czyli neutralny niebieski i fazowy brązowy. Żółty jest wykorzystywany głównie wtedy, kiedy nasza obudowa lampy jest metalowa i jest specjalne złącze w obudowie od spodu podłączane właśnie za pomocą tego przewodu. Wystaje tam taka kosteczka lub osobny trzeci przewód, który możemy połączyć. No i to tyle. No i teraz przechodzi do tego, że chcemy usunąć lampę i zamontować oświetlenie inne. Co robimy najpierw? Zanim cokolwiek będziemy robić, musimy rozłączyć zasilanie, czyli wyłączamy włącznikiem oczywiście, ale najważniejsze, żeby rozłączyć obwód elektryczny, który zasila nam naszą lampę. Włączę teraz tą lampę, żebyście widzieli, o co chodzi. Najczęściej na klatce schodowej macie bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadprądowy. On jest połączony tutaj z waszą instalacją rozdzielnią. Jeżeli macie dosyć prostą instalację, to macie prawdopodobnie tylko i wyłącznie jeden lub dwa bezpieczniki w waszej skrzynce bezpiecznikowej. Jeżeli macie troszeczkę więcej, to możecie mieć jeszcze tutaj wyłącznik różnicowo-prądowy. Wyłącznik różnicowo-prądowy oczywiście zabezpiecza głównie gniazda. Chodzi o to, że gdzieś tam dotkniemy paluchami, no to ten wyłącznik ma wyłączyć zasilanie i uratować nam życie. Mamy tu oczywiście też przycisk T jak tester, czyli możemy rozłączyć samodzielnie też takie zasilanie. Ale okej. Przychodzi sobie zasilanie i za pomocą obwodów osobnych, jeżeli oczywiście chcemy, to możemy na kilku bezpiecznikach zrobić, na przykład na jednym gniazda, na jednym oświetlenie. Tutaj mam opisane, na przykład ten jest od oświetlenia, ten na przykład jest od gniazd. Czyli z jednej fazy przez tutaj albo szynę, albo kostkę wago jakąś porządną, albo inną. Nie, po prostu stworzyłem jakby dwie fazy. I podobnie jak tutaj robimy przy świecznikowym włączniku. Do niego wchodzi jeden przewód, a wychodzą dwa. Podobnie jak tutaj. I w tym momencie tym włączamy albo tym włączamy. Klik, klik. Analogicznie. Ok, tu u góry wychodzą nam kable fazowe, brązowe oczywiście. Jeżeli instalacja jest poprawnie zrobiona i ktoś nie wymyślił, że będzie byle jakie przewody wkładał, jeżeli chodzi o kolor. Ja tak nie zrobiłem. Ok, wychodzi sobie tutaj faza i idzie sobie z tego obwodu oświetleniowego, opisanego tutaj jak widać, idzie sobie tu, gdzieś tam w ścianach, łączony w puszkach albo i nie, i idzie do naszego tutaj łącznika. Czasami jest tak, że w puszce, jak ściągniemy ten łącznik, widzimy tylko i wyłącznie dwa przewody. Jeden fazowy dochodzący i wychodzący, a kolejne dwa, czyli niebieski, jest gdzieś po prostu tam w ścianie. Ale mówimy bardziej o instalacjach starych. W nowych dochodzi przewód i wychodzi i są kostkami łączone, czy też inaczej. Tak więc mówimy bardziej o starych instalacjach. Dobra, tu oczywiście wykorzystujemy przewód ochronny wtedy, kiedy jest to wymagane. Oczywiście warto stosować od razu przewód trzyżyłowy, bo takie są obecnie zalecane przewody. Czy to będzie linka, czy to będzie drut, to już jest Wasza sprawa, ale stosujcie niemal zawsze trzyprzewodową instalację. A instalacja trzyprzewodowa, jak dobrze wiecie, to jaka to jest? TNS czy TNC? Oczywiście TNS. S jak separate, czyli odseparowany przewód ochronny. PE. Dobra, ale to już mam nadzieję wiecie. Te trzy rzeczy, a jak nie wiecie, to powtórzę. Trzy przewody. Jeden fazowy, ten co kopie i zabija, to jest L, jak line. W
instalacjach siłowych, gdzie mamy trzy linie, trzy fazy, to mamy oznaczenie nie L, a L1, L2, L3. Przewody zwykle są w trzech kolorach: czarny, brązowy, szary. Takie kolory najczęściej wykorzystywane są, ale nie muszą oczywiście, jako fazowe. Zawsze neutralnym przewodem, tym tutaj, jest niebiesko-niebiesko-jasny taki przewód. Właśnie niebieski albo taki bardziej niebieski-jasny. Podobne dosyć, ale niebieskie. I zawsze ochronny jest żółty, żółto-zielony, żółto-zielony. Czasami jest cały żółty, ale to myślę, że każdy rozpozna. Tak więc instalacja 3 przewodowa, pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Jak te wszystkie rzeczy macie już w głowie opanowane, to mniej więcej myślę, że teraz zrozumieliście całą instalację. Czyli dochodzi i tu na łączniku jest tylko i wyłącznie faza przekazywana dalej lub rozdzielana na dwie. I dzięki temu mamy albo jeden obwód, albo dwa obwody. Są też i łączniki potrójne. Wtedy możemy na przykład trzema sekcjami oświetlenia za jednym zamachem, że tak powiem, sterować. Dobra, w tym wypadku jest to łącznik pojedynczy. Przewód idzie sobie tutaj dalej do naszej lampki. Oczywiście teraz nie zadziała lampka. Dlaczego? No dlatego, że oczywiście bezpieczniki są rozłączone. Dobra, czyli tak. Różnicowo prądowe, jeżeli macie, to oczywiście stosujecie. Jeżeli nie, to nie. Ważne, żeby oświetlenie, czyli ten bezpiecznik od obwodu oświetlenia, żeby go wyłączyć. Czyli możecie zostawić włączone światło w pokoju, podejść do swojej skrzynki bezpiecznikowej. Jeżeli macie jeden, to problem z głowy, bo wystarczy jeden pociągnąć w dół. Jeżeli macie kilka, kilkanaście, to musicie według opisu znaleźć, który to jest. Czyli wyłączamy albo ten, ewentualnie można iść na klatkę schodową i wyłączyć wszędzie. Pamiętajcie, wszelkie prace instalacyjne, jeżeli chodzi o oświetlenie, najlepiej wykonywać w dzień, kiedy jest jasno, naturalne światło. Nienaturalne światło, sztuczne, powoduje, że łatwiej wykonać jakiś błąd w instalacji elektrycznej. Gdzieś dotknąć czegoś, co nie trzeba, coś pójdzie nie tak, albo gorzej instalujemy, to znaczy mniej jakości wkładamy w tą robotę. Ok. Ja znalazłem, że to jest od oświetlenia, więc ja wyłączam, lampa zgasła. W tym wypadku rozłączyłem fazę. Jeżeli rozłączyłem fazę, nic mnie nie kopnie. Oczywiście, dla bezpieczeństwa najlepiej wyłączyć także i kolejny element. Tutaj mamy jeszcze taki, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, momencik. Tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy jeszcze bezpiecznik topikowy, na przykład na klatce schodowej. O, w ten sposób. Więc można też wykręcić na przykład taki korek na klatce schodowej. Wtedy mamy 100% pewności, że w ogóle w mieszkaniu nie ma przewodu fazowego działającego. Oczywiście mogą być też takie wyłączniki nadprądowe. Ja tutaj w mojej instalacji, na moje testy, że tak powiem, mam jeszcze na szynie DIN założony taki element, który informuje mnie o napięciu w mieszkaniu dochodzącym z klatki. Taki zielona lampka. Oczywiście nie musicie w ogóle jej stosować. Ona jest tylko dodatkowo dołączona tutaj równolegle do obwodu elektrycznego głównego. Dobra, czas na wyłączenie zasilania. Czyli wyłączyłem obwód oświetlenia, ale inne obwody mogą działać, na przykład gniazdka. Bo może chcemy wiertać, wkręcać. Dobra, koniec tego gadania. Czas zmienić oświetlenie. Jeżeli już wyłączyłem zasilanie oświetlenia, gniazdka sobie zostawiam, bo może będę chciał wykorzystywać coś z prądu, to co? No rozłączamy oczywiście naszą lampkę. O, sorry, to jest ta karton gips, w którym będziemy coś robić. Rozłączamy naszą lampkę, nasz żerandol, czy cokolwiek mamy po prostu podłączonego. I przewód już jest nasz. Czyli w tym wypadku powiedzmy, demontujemy naszą lampę, nie ma jej, sio, koniec. Teraz mamy czysty sufit kartonowo-gipsowy. Oczywiście, jeżeli mamy zabudowę kartonowo-gipsową w suficie. Bo jeżeli nie mamy, no to oczywiście takie oświetlenie stosować no nie możemy, no bo do czego to przyczepić. Ok, przewód mamy, fantastycznie. I wywiercone tu, jak widzicie, mam już trzy dziurki. Chciałem oszczędzić Wam trochę czasu, ale oczywiście pokażę Wam, w jaki sposób wykonać te dziury. Spójrzcie. Ja wykonałem to za pomocą wiertarki, oczywiście wkrętarka w pełni wystarcza, nie trzeba tutaj żadnej wiertarki, bez udaru naturalnie. I potrzebne jest jeszcze nam opakowanie z tych lampek. Na opakowaniu lub w instrukcji wewnątrz tego opakowania znajdziemy informację, o zobaczcie tutaj, znajdziemy informację, jaki otwór musimy wykroić. Tutaj mamy 68 mm średnicy i 90 to jest średnica
najdalszej odległości w okrągłych tu lampkach, czyli tego, co wystaje nawet. Ok, nas interesuje 68 mm. Jak wykroić taką dziurę, taki otwór? Oczywiście najlepiej kupić za około 10-15 zł taką otwornicę. To jest zestaw otwornic w jednym. Tak to mniej więcej wygląda. Pokażę Wam opakowanie. Mniej więcej coś takiego. No, dosłownie jest taniutkie jak barsz. 10-15 zł to Wam się przyda niejednokrotnie w Waszym mieszkaniu. Akurat ten zestaw, jaki tu widzicie, to jest od 25 do 62 mm, a potrzebujemy 67. Więc musimy znaleźć taki sam zestaw, tylko o większej średnicy, czyli na przykład od 40 do 80 czy 90. Tak więc można kupić dwa takie zestawy i mamy na wszelkie rodzaje dziur. Takim zestawem kroimy w karton gipsie w suficie, tak jak tutaj widzicie. Oczywiście w ścianie tak samo można. I w desce, czyli karton gips i deska. Tak to wygląda. Oczywiście w średnicy od najmniejszej do największej. W tym wypadku, gdy mamy już otwornicę założoną na wkrętarkę, wiertarkę, jedyne co, tutaj mamy takie wiertło wystające, ono jest prowadzącym wiertłem. Zaznaczamy sobie kropki na suficie, w którym miejscu chcemy przewiercić je, zrobić otwór i wiercimy. Ale, i tu ważne, gdy już rozłączyliśmy zasilanie, to już nam niebezpieczeństwo raczej nie grozi. Ale jest jeszcze sytuacja taka, że możemy trafić na suficie w profil stalowy. Profile stalowe, które łączą nam nasze płyty kartonowo-gipsowe, najczęściej są poukładane na suficie co 60 cm. W związku z czym, jeżeli trafimy wiertłem na taki profil, no to za wiele nie zdziałamy. Musimy iść w prawo lub w lewo. I warto wtedy odliczyć od pierwszego punktu do następnego co 60 cm, że jest bezpiecznie, bo mniej więcej o mniejsze lub większe odległości możemy trafić znowu na profil. Niektórzy robią tak, że albo stukają w ten sposób i wyszukują, gdzie jest profil, można to wysłyszeć, albo można zastosować taki czujnik elektryczny, który rozpoznaje, gdzie jest profil i piszczy na przykład, albo można cieniutkim wiertełkiem, nie wiem, szósteczką, albo szósteczka przesadzam, nie wiem, dwójka, trójka, takie naprawdę cieniutkie do metalu wiertełko wkręcić i zobaczyć, czy jak przebijemy sufit, to nie będzie tam najmniejszego problemu. Jeżeli będzie tam profil, to oczywiście rezygnujemy i nawet nie musimy specjalnie poprawiać tego miejsca, bo nie będzie nawet tej dziurki widać. Jeżeli zaś normalnie przeszło, to mamy duże prawdopodobieństwo, że możemy wkręcać i nic się nie stanie. A nawet jak się stanie, to też się nie przejmujcie. Każdą dziurę w karton gipsie wystarczy wyrównać, zagruntować, poczekać do wyschnięcia, zarzucić tam masą szpachlową, są takie gotowe za 8 zł, tam mamy chyba z kilogram, wyrównać, zostawić do wyschnięcia i zaszlifować delikatnie kosteczką, papierkiem ściernym i można to zamalować albo i nie, jak tam sobie życzymy, tak więc naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego strachu. Dobra. Otwory oczywiście robimy w ten sposób, że przykładamy do karton gipsu, kręcimy, aż w końcu suma summarum przechodzi do końca, kręci się i możemy wyciągnąć. I w tym momencie wkrętareczkę czy wiertarkę możemy zastosować do kolejnych dziur, zrobić wszystkie, tak jak tu widzicie, raz, dwa, trzy. I takie kółeczka potem będą na Waszej wkrętarce dostępne. Po prostu są te, które zostały wykręcone. Warto je sobie zostawić, bo w sytuacji, jeżeli okaże się, że gdzieś wykręciliśmy dziurę, a jednak tam nie będzie potrzebna, to można kawałek drewna tutaj wstawić lub kawałek panela z tamtej strony, przykręcić wkręt, przyłożyć to, też przykręcić i mamy całą płaską powierzchnię. Wystarczy potem delikatnie sfazować, zagruntować, położyć masę szpachlową, czy tam gips, kto co woli, siatkę, zaszlifować, oczywiście musi to wszystko jeszcze wyschnąć, no i zamalować i śladu nie będzie i dalej będziemy mieli ścianę, albo sufit oczywiście. Dobra, czas to wszystko teraz połączyć. Taki zestaw, akurat mam tu obok otwarty, więc daruję Wam rozpakowywanie. W takim zestawie znajdują się elementy do połączenia z żarówkami, 3 sztuki oczywiście, do rozkręcenia, tutaj są w środku kosteczki na przewody. 3 takie rurki gumowe, dzięki którym wprowadzamy, wyprowadzamy przewody,
Kto chce, stosuje, kto nie, to nie. One są odporne na palenie. I trzy takie oprawy z żarówkami. No chyba, że kupimy pojedyncze oprawy i bez żarówek. Albo z LED-owymi, albo z halogenowymi. Jak tam sobie chcecie. Oczywiście. Dobra, tutaj mamy informację od razu, jakie to są złącza żarówek GU10, maksymalnie 50 W. Przy zastosowaniu LED-ów to warto kupić LED-y 5, 2, 6 W. To będzie odpowiadało mniej więcej właśnie tutaj 50 W. 4,2 czy 4,5 W to jest za słabe. Około 6 W szukajcie i żeby miał około 400-430 lumenów natężenia światła oczywiście. Dobra, jak to teraz zamontować? Bardzo, bardzo prosto. Ale zanim przejdziemy do montażu, jeszcze opowiem Wam o całej tej budowie, jak to w ogóle działa. Działa to w ten sposób, że wyobraźcie sobie, że moje dwie dłonie są płytą kartonowo-gipsową. I te tutaj z boku, z prawej i z lewej strony, te uszy, one cisną w dół. Dzięki czemu trzymają tą lampkę idealnie w płycie kartonowo-gipsowej. Dzięki czemu ten element po prostu dociska do sufitu i nie ma tu żadnej szpary. Właśnie przez to, że to tutaj dociska w dół. Teraz następna rzecz. Jak wymontować żarówkę? Żeby wymontować żarówkę, na przykład, która się spali, albo jeżeli chcemy wymienić na LEDy, tutaj mamy taki pierścień metalowy. Wystarczy, że te dwa elementy, tu takie uszy powiedzmy, przyciągniemy do siebie i możemy wyciągnąć ten element. W tym momencie żarówka już jest uwolniona, zobaczcie. Element wyciągnięty, żarówka, bez problemu możemy ją sobie wymienić. Tak jak widzicie. Wsadzić nową, ten pierścień metalowy. Wsadzić z powrotem. Niektóre mają tutaj takie obudowy, oprawy, takie dziurki. One są po to, żeby te pierścienie tutaj idealnie weszły. Zobaczcie. Wchodzi w jedną dziurkę. Teraz sobie tylko przyciągamy. O, tak. I już jest. I wszystko trzyma się bardzo, bardzo dobrze. Sprawdzamy, czy weszło. Tu jeszcze nie weszło. Zobaczcie. Tu pierścień nie wszedł, ale o, wskoczył. I w tym momencie żarówka nam nie wypadnie. Dodatkowo oczywiście trzyma się jeszcze o ten element tutaj, tak więc na pewno nam nie wypadnie. Dobra, teraz jeszcze jest kwestia tego elementu. Co to za element? Ten element to już wiecie do czego służy, ale jak go zdemontować albo zamontować, jeżeli na przykład wypadnie? Bo może się tak zdarzyć. W tym momencie po prostu naciskamy na tą sprężynkę i wyciągamy ją. O, tak. I co teraz? Wkładamy ten element tu z powrotem do tej jakby sprężynki. I najważniejszy jest ten cypelek, który tutaj wystaje. Ten cypelek musi być od wewnętrznej strony zamontowany. Zobaczcie, tu mamy takie uszy. Może tak będziecie lepiej widzieć. O, takie uszy. I chodzi o to, żeby nie tak byle jak to wsadzić, bo to, zobaczcie, nie będzie nam w ogóle trzymać. Jak sami widzicie, bez sensu. Więc wyciągamy. I musimy ten element, który tutaj odstaje, wsadzić od wewnętrznej strony. Czyli tak, zobaczcie, musi wejść do środka. Na ucho prawe i do środka. O tak, widzicie? Dzięki czemu możemy teraz docisnąć tą stronę. I jest idealnie założone i trzyma się tak, jak się trzymać ma. Dobra, teraz jak to wszystko zmontować do kupy? Najpierw musimy przewody elektryczne przygotować, do których będziemy łączyć wszystkie elementy. Te przewody sobie już tu przygotowałem, żeby nie tracić Waszego cennego czasu. I przewody o odpowiednich długościach przygotowałem. Jak widzicie, mam tutaj blisko, ze względu na film, żeby oczywiście nie robić tam co metr, bo ciężko byłoby to dobrze pokazać. Ale zrobiłem takie odległości, myślę, wystarczające. Jaki przewód stosować? Można stosować linkę, można stosować drut, kto jak woli. Jeżeli w Waszych oprawach tutaj macie tylko i wyłącznie fazę i neutralny, chodzi ogólnie o instalację dwuprzewodowa, obudowy nie mają tutaj nigdzie do podłączenia w żaden sposób przewodu ochronnego, ale zweryfikujmy sobie to tutaj, dostając się do kosteczki, czyli odkręcamy te dwie śrubki. Sprawdźmy, czy tam nie ma gdzieś połączenia. Raczej na pewno nie, bo przy halogenach, przy takich właśnie połączeniach zwyczajnie mamy instalację dwuprzewodową tutaj już. Ale upewnijmy się. Ok, dwie śrubeczki wykręcone.
ściągamy ten element obudowy na bok i sprawdzamy tak. Dwuprzewodowa instalacja, kosteczka i do tej kosteczki dwa przewody muszą wejść. W związku z tym już Wam mówię co dalej. Mamy tutaj jedną kosteczkę, drugą, trzecią. W związku z tym możemy zastosować przewody do połączenia tych punktów. Powiedzmy, że mamy tutaj na jednym, więc żeby je połączyć, najlepiej zastosować po prostu przewód dwużyłowy. Wychodzi najtaniej i oczywiście najlepiej zastosować, w moim przekonaniu, linkę. Linka jest miękka, łatwo ją dostosować. Ale jeżeli robimy dziurki w odległościach około metra, półtorej na suficie, no to w takim wypadku lepiej zastosować przewód typu drut, tak jak tu widzimy. On jest sztywniejszy i łatwiej go przerzucić do następnej dziurki i wsadzić rękę i go wyciągnąć po prostu, albo go tam po prostu gdzieś na suficie znaleźć. Dobra, ale w tym wypadku tu linkę zastosuję, bo odległości są bliskie. Jak to wszystko połączyć? Naturalnie, stąd będziemy rozszerzać naszą instalację. Więc albo puścimy przewód tak, stąd tu, stąd tutaj połączymy i dalej, albo stąd, z tego pierwszego miejsca najbliżej, tam gdzie mamy po prostu główny przewód doprowadzający, czyli zasilający, stąd możemy poprowadzić tu przewód i tu przewód. Kto jak woli. Do wyboru, do koloru. Ja stosuję metodę taką, że jeden do drugiego, drugi do drugiego. Można tak, można tak, jak to woli naprawdę. Dobra, weźmiemy sobie tutaj teraz pierwsze połączenie, czyli nie będziemy wykorzystywać w ogóle przewodu ochronnego, bo mamy tutaj pojedynczy włącznik. Łącznik, dokładnie pojedynczy, tak się to nazywa, nie żaden włącznik, chociaż niektórzy nazywają ten element wyłącznikiem. A także i na opakowaniach możemy znaleźć taką właśnie nazwę, czyli wyłącznik WP2 i tak dalej. A normalnie nazywa się to łącznik pojedynczy. Dobra, nie wykorzystujemy ochronnego, więc załóżmy kostkę. Musimy zaizolować i nie będziemy po prostu go używać. Wykorzystalibyśmy go, tak jak mówiłem wcześniej, przy połączeniu z takim łącznikiem świecznikowym. Mógłby on służyć jako faza numer 2, czyli brązowy, i ten byłby dwoma fazami i szłyby do dwóch osobnych obwodów oświetlenia. Ale tutaj go nie będziemy wykorzystywać. Co dalej? Oczywiście, jeżeli mamy tutaj ten główny przewód, jak go podłączymy sobie tutaj bezpośrednio, no to trochę kiepsko. Musimy z tej kostki tutaj wyprowadzić drugi przewód albo zastosować lepsze rozwiązanie. Żeby do każdego tego elementu oświetlenia dochodził tylko jeden przewód podwójny, dzięki czemu w tych małych kosteczkach wszystko się zmieści, no to w takim wypadku warto zastosować kostki do połączeń. To nam spowoduje, że będziemy troszeczkę więcej musieli zrobić tutaj obrobienia, że tak powiem, przewodów na tych wszystkich przewodach, ale takie połączenie jest znacznie lepsze i łatwo, że tak powiem, modyfikowalne. Zastosowanie takich kosteczek WAGO 221 lub dowolnie innych, mogą być to też takie przykręcane, zwykłe, zwyczajne kostki plastikowe, też można. I stosujemy jak ta lala. Zobaczcie. W tym momencie, żeby tu teraz połączyć wszystko, potrzebowalibyśmy dodatkowych przewodów tutaj łączeniowych, albo tutaj musimy do tych kosteczek, które zastosujemy, teraz Wam pokażę, w ten sposób wsadzamy przewód drut czy linka do końca, o, ciach, klik, ciach, klik. I tutaj teraz musimy zrobić kabelek do naszej lampki, czyli tutaj musielibyśmy teraz jeszcze przewodzik zrobić, dwa przewody, przepraszam, i wsadzić tutaj. Naturalnie i tu będzie oczywiście oświetlenie. Ale co dalej? Chcielibyśmy teraz dalej wyprowadzić przewody do kolejnych lampek. W związku z tym warto zastosować takie łączniki, które są o większej ilości modułów. Wyobraźcie sobie, że zrobimy to tak. Z tego miejsca chciałbym rozdzielić tu i tu, w związku z czym naturalnie będę potrzebował tutaj czteromodułowe połączenie, czyli takie właśnie WAGO, troszeczkę szersze, ewentualnie inne. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy firmy WAGO, takie łączniki, jak przed chwilą widzieliście, tylko o trochę większej ilości modułów. W związku z czym, no tu jest na przykład taki pięciomodułowy. W związku z czym, zobaczcie, zamiast takich podwójnych stosujemy
inne. Już wiem, że będzie tutaj jeden do tej lampki, jeden ten przewód, jeden ten, jeden, czyli cztery to jest minimum, a zawsze może być więcej. Ok, więc ciach. Raz. Neutralny. Tutaj odblokowujemy, zobaczcie, jakie to jest wygodne. Nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale jest to cholernie wygodne. Zobaczcie, pyk. Naprawdę warto te parę złotych wydać więcej i kupić te złączki Wago. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Sprawdza się wielokrotnie bez problemu, więc te złączki podwójne odpychamy na bok. One nie będą teraz nam potrzebne do niczego. I tu mamy tak jakby naszą magistralę, takie centrum, z którego będziemy rozdzielać. Potrzebny nam jest teraz przewodzik do naszego pierwszego halogena w tym miejscu, czyli do tej właśnie złączki, więc potrzebujemy dosłownie dwa druciki. Więc możemy z tego przewodu, bo on jest akurat tutaj długi, więc nie jest to najmniejszy problem, z tego przewodu miękkiego zrobić sobie właśnie takie rozwiązanie. Przyda nam się tutaj oczywiście takie cążki do cięcia. Jakiej długości? Zaraz zobaczymy. Tutaj. Zobaczymy, ile tego ma być. Tu będzie połączenie, lampka, sufit. Ok, i krótki przewód, zobaczcie. Ciach. Musimy oczywiście obrobić końcóweczkę. Obrabiamy. Najlepiej za pomocą nożyka. Jeżeli jest ostry i świeża końcóweczka, warto w tym momencie bardzo delikatnie przycisnąć. Tu palec, tu. Bardzo delikatnie, ponieważ on już się wbija w zewnętrzną izolację. Jeżeli on się już wbija w zewnętrzną izolację, to mamy zadbać o to, żeby to było delikatne wbicie. Jeżeli wbijemy za mocno, to on przedziurawi nam, przetnie izolację przewodów wewnętrznych, a tego nie chcemy. Zobaczcie, w ten sposób sprawdzamy, czy już wystarczy tego przebijania. Nie, jeszcze troszkę mocniej. Lepiej zrobić to delikatniej i dwa razy, niż potem żałować, że trzeba przycinać przewód, bo przycięliśmy izolację przewodu wewnętrznego. Ok, sprawdźmy teraz, jak to wygląda. Dalej słabo. Coś chyba musiałbym zjeść. Ok, sprawdzamy. Tu widać mniej więcej, jak się wbił. Ok, sprawdźmy teraz do 3 razy sztuka. Mam nadzieję. O, i teraz, jak tak delikatnie, jak widzicie, naciąłem, teraz widać, że już zaczyna być widać przewód. Ale ten przewód nie jest nacięty, więc zobaczcie, jak trzymam tak przez chwilę, to ta izolacja sama pęka. Zewnętrzna, i w tym momencie mamy możliwość ściągnięcia i obrobienia już tego przewodu, który jest tu. Zobaczcie, 1 cm zwykle to jest maksimum, więcej nie trzeba. Obracamy na przewodzie, ściągamy izolację i tu to samo, 1 cm. Ok, fantastycznie. Teraz możemy już połączyć tą kostkę, którą tu mamy, z naszą kostką Wago. Nie ma co, że tak powiem, łączyć na siłę tu w kostce. Po pierwsze, nie zmieści nam się tu przewód, po drugie, kompletnie jest to nieestetyczne. A po trzecie, wychodzi na to, że jesteśmy strasznie chytrzy, inaczej mówiąc, jesteśmy popularnymi dziadami. Dobra, odkręcamy tą kosteczkę cienkim śrubokręcikiem. Dosłownie 3 obroty wystarczą. Śruba się podniesie i spokojnie możemy wsadzić tam przewód. Tutaj mamy jeszcze przytrzymywacz kabla, więc też odkręcamy. Dosłownie 3 obroty powinny wystarczyć. Raz, dwa, trzy. W tym momencie element tutaj plastikowy, który jest, który trzyma nam przewód, już zluźnie. Wkładamy ten przewodzik i łączymy zgodnie z kolorami, jakie tutaj mamy w środku widoczne na przewodach. Tu po prawej jest przewód neutralny, po lewej fazowy. Zresztą mamy tu opis L. Line, czyli fazowy, tam w środku zobaczcie, i N po prawej, neutral, czyli neutralny. I tak samo podłączmy kolorystycznie nasze przewody. Czyli po prawej neutralny, niebieski, o, wsadzamy, ciach. I wsuwamy. Bardzo ładnie się dopasowało, równo wycięliśmy, więc też nie powinniśmy mieć najmniejszych problemów z instalacją. Jedyne co robimy, to teraz wkręcamy.
Jeżeli robimy wszystko dokładnie, równiutko, no to same ułatwienia w czasie pracy są. Jeżeli byle jak, no to potem same utrudnienia oczywiście. Coś nie trzyma, coś pęka. No to się po prostu czasowo nie opłaca. Ok, dokręcone, dokręcone. Przewód trzyma się mocno, a dodatkowo skręcamy ten element, dzięki czemu przewód się już nie będzie wysuwał. Inaczej mówiąc, nawet jeżeli tu by było słabe połączenie, to i tak wszystko będzie trzymać się w kupie. Ok, dokręcone, nic mocniej niż pierwszy opór i troszkę. O, to trzyma się już mega mocno. Dobra, w tym momencie możemy nałożyć sobie ten przewód gumowy, jeżeli oczywiście chcemy go stosować. Czyli tu go nakładamy, on tak sobie wchodzi, tu taki szczelny się tworzy, zobaczcie. To połączenie takie ładne już, piękniste. Jeżeli chcemy, stosujemy, jeżeli jest w zestawie, myślę, że warto. Ale jeżeli nie chcemy, to wywalamy to. Nie jest to do niczego konieczne. Bardziej to jest przydatne, gdy mamy jakieś łączenia, nie wiem, w jakiejś warstwie ocieplenia, czy coś w tym stylu. To jest taki dodatek. Ja tego, szczerze mówiąc, często nie stosuję. Dobra, mamy obudowę. Tą obudowę możemy sobie już tu zamknąć. I w ten sam sposób postępujemy ze wszystkimi trzema kostkami. Czyli inaczej mówiąc, przed instalacją na suficie warto rozłożyć sobie to i rozplanować, czy mamy wszystkie elementy. Najgorzej, jak zabierzemy się za montaż, a tu brakuje jakichś złączek, kostek, tam czegoś. Musimy policzyć kabel plus 15 czy 20% względem tego, co wyliczymy sobie na oko, bo zazwyczaj liczymy odległości pomiędzy dziurami, a już zapominamy, że jeszcze musi przewód wyjść, żeby go obrobić. Tak więc, wiecie. Ok, mamy jedno. I już to jedno możemy sobie podłączyć tutaj do naszej ogromnej kostki Wago 221. Gdzie chcemy oczywiście, byle kolor się zgadzał. To jest prąd i tak jest przemienny, więc i tak będzie działać, nawet jak odwrotnie byśmy podłączyli. Ale albo jesteśmy dziady, albo nie. Tak więc podpinamy. Tutaj niebieski. Do końca zamykamy. Tutaj brązowy. Do końca zamykamy. O, jeszcze raz. Moment. Wyprostujmy przewód. Zakręćmy. Otwórzmy. Wsuńmy. Do końca bez problemu dochodzi. Tutaj jest ta złączka przeźroczysta, więc widzimy ten przewód, czy doszedł do końca, czy też nie. Ok. Pierwszy element zmontowany, więc możemy tutaj nawet już podłączyć nasze oczko i przetestować, czy w ogóle to działa. Ale nie będziemy tego teraz robić, dopóki nie podłączymy całości. No chyba, że ktoś by się oparł. To oczywiście trzeba układ włączyć. Dobra, pierwsze mamy. Teraz trzeba przeprowadzić przewody, te, które tutaj pozostały, pomiędzy dziurami. A zanim przeprowadzimy, zrobić jeszcze musimy, zobaczcie, widzę, że tu jest sporo zapasu, a trzeba zrobić jeszcze te łączniki takie, jak pamiętacie, do tych lampek, czyli te krótkie przewody. Więc odmierzam sobie teraz i jaka to była odległość w tym wypadku. Taka, następne. Ciach. I z tego przewodu zrobimy dokładnie to samo. Powinien wystarczyć, elegancko będzie pasował. Sprawdzamy odległość, żeby były takie same, wtedy będzie wszystko ok. Tak więc, jak widzicie, trochę zabawy z obróbką, więc ja dam Wam pauzę, ja obrobię te przewody szybciutko. A jeszcze przewody, zanim połączę, powiem Wam, co jest najgorszym rozwiązaniem. Najgorszym rozwiązaniem jest to, jeżeli ktoś weźmie taką kostkę, standardową, najtańszą, bo najczęściej takie się kupuje i wciska się ile wlezie. Bierze się, tutaj ucina albo i nie, kosteczkę i odkręca śrubę. Odkręciliśmy, już jesteśmy super szczęśliwi. Wciśniemy do tej dziury 3-4 przewody i świetnie. Tak jak tutaj, zamiast po co takie złączki. Wciśniemy te 4 przewody, ogólnie stracimy kupę czasu na wciskanie tych przewodów. Ale dobra, wciśniemy, 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 zakręcimy tutaj. Mocno będziemy dociskać, dokręcać, a żeby mocno trzymało, ok. Przekładamy do sufitu, buch, jeden przewód wypadł, a potem drugi. I ogólnie poziom, że tak powiem, w cudzysłowie wkurwienia rośnie.
i zaczynamy się znowu zastanawiać, ale my jesteśmy oszczędni. Mogliśmy kupić takie złączki Wago lub innego producenta, ale tego typu rozwiązanie, gdzie każdy moduł jest osobno i zamiast bawić się w takie coś, gdzie ewentualnie moglibyśmy tutaj robić łączniki przewodowe, ale po co, naprawdę po co? Kupujcie porządne złączki, bo szkoda na to czasu. Ok, robię te przewody. Ok, wszystkie przewody obrobione, chwila roboty. Skręcone, te same wymiary mniej więcej, więc powinno pójść w miarę gładko. Ok, pierwszą rzeczą jaką zrobimy, gdy już mamy pierwsze tutaj elementy połączone, to trzeba teraz połączyć te dłuższe przewody, o, te dwa, do kolejnych oczek. Oczywiście od spodu powinniśmy sobie to zrobić, w związku z tym zrobimy to jak trzeba, czyli ściągamy sobie w dół i łączymy oczywiście elementy ze sobą za pomocą tutaj złączki Wago. Czyli trzeci port otwieramy sobie, ciach do góry, brązowy do brązowego, czyli fazowy do fazowego do końca, zamykamy, gotowe. I niebieski neutralny do trzeciego otwieramy sobie, oczywiście kolejność jest dowolna, do końca wciskamy przewód, jest, zamykamy. Wszystkie połączenia są bardzo mocne, mimo że to się wydaje takie liche, ale to jest mocne. Ok, przeciągamy przewód, albo jeszcze nie, przeciągnijmy od razu już następny. Ciach. Od razu następny wsadźmy, czyli następny port otwieramy w kostce. Zobaczcie, że nie muszę tutaj kręcić niczego w kostkach pomarańczowych, zwykłych, tylko łączę wszystko paluchami, otwieram następny port i w tej kostce zostanie mi jeszcze jeden na zapas na przyszłość. Gdyby trzeba było coś jeszcze podłączyć, na przykład w przyszłości dodatkowe oświetlenie, to tylko i wyłącznie sobie wciśniemy kolejne przewody. Ok, przewody gotowe, przeciągamy sobie je teraz od spodu do kolejnych dziurek. Ciach. I moglibyśmy teraz sobie tutaj popodłączać. I to oczywiście zrobimy. Odkręcamy kolejne puszki, ale już znacznie szybciej, bo mamy to już opanowane. Czyli śrubeczka, ciach, kolejna śrubeczka. Taki cieniutki śrubokręcik płaski, próbnik, naprawdę się przyda. Są takie zestawy właśnie, taki malutki, cieniutki i większy. Warto kupić ten zestaw tych dwóch próbników. One się nie tylko nadają do próbowania energii, napięcia, przepraszam, ale nadają się po prostu do odkręcania takich małych śrubeczek idealnie. Do takich drobnych połączeń nie polecam używać oczywiście wkrętarki, bo te gwinty w tych plastikach po prostu zjedziemy. Ok, od razu odkręcę już tu, trzy obroty, tu samo, raz, dwa, trzy, odkręcić tutaj tak samo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ok, czas wsadzić tu teraz przewody, czyli właśnie te krótkie, które sobie porobiliśmy, jeden dłuższy, to nie problem. Wkładamy, sprawdzamy tu po prawej stronie N, niebieski, po lewej L, line fazowy. Tak więc wkładamy delikatnie, równiutkie mamy te przewody, więc idealnie będą pasować. Przynajmniej powinny idealnie pasować, powinny nawet idealnie nam wskoczyć. Jeżeli nie wskoczą idealnie, o, no to co zrobić? No to musimy zrobić, żeby wskoczyły. Ok, weszły idealnie. Tu zróbmy sobie z zapasem, żeby ta gumka, która tutaj jest, weszła na ten element. Teraz wam pokażę. Który będzie nam zaciskał przewód. Dzięki temu będzie wszystko trzymać się tutaj idealnie. Było akurat trochę więcej ściągnąłem izolacji wcześniej, w związku z czym muszę go teraz tutaj tak jakoś fajnie wcisnąć. Tu podważymy trochę ten przewód, hopla, tutaj hopla, wsadzamy dalej głębiej, odkręćmy jeszcze kawałek, jeszcze tu,
Czasem się tak zdarzy. Zwykle 3 razy przekręcam i wystarcza. Tutaj zależało mi, żeby trochę głębiej tą izolację wcisnąć. I widzieliście, czwarty obrót i już było trochę za dużo. Już kiedyś to miałem, dlatego te 3 zapamiętałem. Ok, dokręćmy sobie teraz ten element. Przyłóżmy już tu przewód, jak trzeba. Tak więc to, co mnie spotyka, was też spotka, nie przejmujcie się. No chyba, że oglądając ten film zapamiętacie, że może was to spotkać, więc obrócicie tylko 2 razy. Przepraszam, 2, 3. A czwarty jest jakiś taki mniej szczęśliwy. No, hopie. Ok, zaciskamy teraz już ten przewód. Dokręcamy do oporu i troszkę, jak jest opór i troszkę, nie więcej. Tego czarnego elementu nie będę używał, nie jest kompletnie niepotrzebny. Dobra, mamy kolejny element, tu już skręcamy teraz te przewody w tej kostce. Ok, i tu to samo. Ok, ufam temu, że połączenia są perfekcyjne, więc zamykam już te obudowy. Jeżeli starasz się każde połączenie zrobić maksymalnie dobrze i wiesz, że nie robisz tego na szybkość byle jak, to masz bardzo dużą pewność, że potem jak wszystko podłączysz, będzie wszystko działać tak jak miało. Jeżeli zaś robisz na szybko, byle jak najszybciej to coś zrobić, to zawsze coś pójdzie nie tak. Zawsze. Oczywiście. Nie musi. No dobra, nie zawsze. Czasami pójdzie ok. Dobra, ostatni kawałek i zaraz będziemy składać wszystko już do kupy, czyli kończyć będziemy instalację lampek w suficie. Skoro już otwory mamy wywiercone, kable zrobione, kable najwięcej czasu zajmują, najmniej otwory, bo to dosłownie przełożyć wkrętarkę, wiertarkę i gotowy otwór. Dobra, teraz odkręcamy tu, znowu 3 obroty, jak pamiętacie, raz, dwa, trzy. Tu to samo. Raz, dwa, trzy. Odkręcamy teraz jeszcze tu w kostce. Macie okazję 3-krotnie zobaczyć wszystko. 3 obroty. Więc każdy już będzie przygotowany. Jak ma sobie samodzielnie. Patrzymy L. Liniowy, brązowy. Wszystko pasuje, czyli fazowy. I niebieski, neutralny. N. Wkładamy. Zobaczcie. Wkładamy, wkładamy. One tam idealnie sobie wskoczą w te dziurki. Zobaczcie, jak fajnie wyszły. Ale ta biała, biały element tutaj trochę za dużo tego przewodu przyciąłem. Wyciągnijmy sobie ten jeden, jedną śrubkę tu więcej odkręciłem celowo. Łatwiej będzie mi teraz tutaj ustawić ten biały element. O, chodzi mi o takie wykrzywienie. W ten sposób, bezpieczne wykrzywienie. O, w ten sposób, zobaczcie. Teraz powracamy tym elementem, tą taką jakby dźwignią, tam gdzie była. O, tak, trochę takie kombinowane to, ale wszystko bez uszkodzenia jakiegokolwiek przewodu. A bardzo ważne jest to, żeby ten element dociskał tą zewnętrzną izolację. Dzięki temu nie będzie najmniejszego problemu. Trochę za mocno z tej strony. Tu popuszczę, tam dokręcę. O, sorry, śrubka mi padła. Tu muszę poprawić troszeczkę. W ten sposób. Dawać tą śrubkę jeszcze raz. O, teraz się pięknie dokręca. Tutaj dokręcamy. Ok, trzyma się jak ta wola. Aha, jeszcze musimy dokręcić te tutaj druciki. Raz, dwa, trzy. I jeszcze troszkę. Opór. Jak będzie opór, to troszeczkę. Ok, jest opór i troszeczkę. Przewody na miejscu.
Nie widzę jakiegokolwiek problemu. Dobra, zakładamy ten element czarny i przewody będą zabezpieczone. Raz, dwa, ok. Wkręcamy. Są jeszcze w niektórych zestawach innych takie elementy, takie druciki wystające. Chodzi o to, żeby odsunąć przewód od lampki w górę. No, ale to jest tylko element montażowy. To nie jest do niczego potrzebne. Często ludzie to wyrzucają, nie używają, a tylko i wyłącznie sama ta złączka. Dobra, jesteśmy, że tak powiem, już prawie w domu. Tu spoglądamy, lampka ta z tej dziury. Teraz podłączymy w jednej i w drugiej dziurze te elementy. Jak je oczywiście tam połączyć, jeżeli tam dochodzą przewody? Oczywiście potrzebujemy więcej kostek. Mogą oczywiście to być zwykłe w tym wypadku, bo to jest tylko połączenie. Albo tego typu, takie wago. Czyli idziemy tam z przewodami. Teraz tutaj porozdystrybuujemy od spodu. Przez dziurkę. Wychodzimy. W kolejnej dziurce. No, w ten sposób. I tutaj nałączenie, oczywiście co dajemy? Kosteczki, w tym wypadku wago brązowa, wtyczka, osobna kosteczka i niebieski przewód, osobna wtyczka, widzicie? I teraz do tej wtyczki podłączamy sobie naszą końcóweczkę, tutaj gdzie będzie żarówka podłączona, brązowy do brązowego, niebieski do niebieskiego. Do końca zacisnę. Zobaczcie, jak to jest wygodne. Super. Ok, potrzebujemy jeszcze dwie kosteczki tutaj. A mamy tu jakieś wolne, więc wykorzystamy sobie te stąd. Podwójne, w pełni wystarczające. Więc trzeba tu wsadzić do drugiej dziurki. Jest. Jak widzicie. Więc co? Kosteczka. Kosteczka. No nie mówcie, że macie szybsze rozwiązanie, bo nie ma. A wiecie, jak to jest, jak mamy na suficie pracę, to podnosząc ręce krew odchodzi od rąk. I jest to dosyć niewygodne, w związku z tym lepiej sobie ułatwić życie i kupić odpowiednie złączki. Ok, tu mamy następne gniazdo. Wkładamy oczywiście brązowy do brązowego, niebieski do niebieskiego. Brązowy ciach wkładamy do końca, zaciskamy. I niebieski to samo. Do końca. I zaciskamy. Zobaczcie, mamy tutaj sporo połączeń za pomocą tych wago. I sami zobaczycie, czy wszystkie połączenia idealnie trzymają bez żadnych poprawek zaraz. Ok, co teraz? Teraz oczywiście lampki. Lampki, lampki, lampki. Ale jak najlepiej zamontować te lampki? Albo, jako że mamy tutaj sporo wystającego materiału, chodzi oczywiście o przewód, od razu to zmontować i wsadzić w sufit, albo oczywiście można wyciągnąć te zawleczki, żarówki, tędy sobie przełożyć te czarne elementy, a najpierw zamontować same te oprawy. W moim przekonaniu jest to bez sensu. Po prostu, jako że zrobiliśmy sobie zapasy, czyli zadziałaliśmy naprawdę na plus dla siebie, zamiast się babrać w jakieś kombinacje, wkładamy żarówkę. Wkręcamy. Zobaczcie, to jest bardzo proste. W te gniazdo GU10 to jest tylko wsadzić i wkręcić. Ciach. Gotowe. Jedna jest gotowa. Następna. Dowolnie. Prąd jest przemienny, więc się nie przejmujemy, w którą stronę gdzie co wsadzamy. Druga. I trzecia. Oczywiście jak będziemy ich mieli 12, to naturalnie pomnóżcie sobie czas pracy, plus jeszcze dodajcie jakieś 30%, bo będziecie musieli coś zjeść, odpocząć i tym podobne. Albo szlak was trafi, jak zapomnicie kupić sobie wago i będziecie musieli się babrać z kostkami standardowymi. Dobra. Tak więc jak widzicie, mamy 3 lampki. Zanim wmontuję je w sufit, może sprawdźmy, czy wszystkie działają, bo wmontowanie to jest dosłownie wciśnięcie ich. I to teraz zrobimy, ale najpierw test. Oczywiście musimy włączyć. Sprawdzić, czy wszystko jest ok, ok, ok. Wszystko jest w porządku. Ok, sprawdzamy układ, czy
Nie ma tu żadnych luźnych przewodów, nie ma. Możemy wkręcić bezpiecznik. Napięcie już jest. Tutaj mi mruga, znaczy świeci. Mam akurat taki wskaźnik napięcia na listwie DIN. I oczywiście jej używać nie musicie, nie macie prawdopodobnie. Ok, obwód oświetlenia możemy teraz uruchomić i sprawdzić, jak wygląda nasze połączenie. Jedna, druga, trzecia, coś nie teges. Trzecia, coś nie teges. Może być sytuacja taka, że jest spalona. Ale sprawdźmy, czy któreś połączenie gdzieś tutaj nie jest luźne. Wystarczy poruszać delikatnie. Może po prostu żarówka jest szczelona i tyle. Odkręćmy. Wyłączmy obwód, żeby tamte się żarówki nie nagrzały za bardzo, bo możemy zaraz podłączyć inną. Jako, że mam tu żarówkę jakąkolwiek inną, LEDową, jak widać, to podłączę sobie tą inną, żeby sprawdzić, czy to jest kwestia żarówki. Podłączmy jeszcze raz sobie obwód. Nie, to nie kwestia żarówki. Gdzieś coś jest źle połączone, więc jedna sytuacja jakaś jest nie tak. Sprawdzam gdzieś, czy to tutaj gdzieś. Gdzieś z tego przewodu coś musi nie grać, tylko i wyłącznie. Z tego, który idzie tam dalej. Teraz znajdę rozwiązanie. Tu jest ten przewód. To jest ten. O, widzę go. Czyli wypniemy. Dobra, zamykamy obwód. Znaczy, otwieramy obwód. I wypnijmy sobie przewód niebieski najpierw. Zobaczcie, jakie to jest proste. Nie trzeba nic odkręcać, nic się babrać. Przewód wyciągamy i wsadzamy jeszcze raz. Sprawdzam do końca, czy doszedł. Tak, tu jest OK. Teraz brązowy. Otwieramy akurat trzecie pole. Od razu widać. Ściach. Wypinamy przewód. Coś po prostu gdzieś nie dochodzi. Sprawdźmy już, czy działa, czy jeszcze nie. Tak, już działa. Czyli tutaj w tej kostce, prawdopodobnie przy, jak widzę, brązowej, czyli fazowej, w trzecim polu, coś musiało tam nie dojść. Nie wiem dlaczego. Czyli wyciągnąłem, wsadziłem jeszcze raz i już jest w najlepszym porządku. Możemy nawet tym poruszać, postrzelać. Jestem przekonany, że już będzie dobrze. Zobaczcie. Ok. Zobaczcie, znaczy zauważcie, że bardzo szybko zdiagnozowałem problem właśnie przy tych kostkach wago. Wyobraźcie sobie teraz diagnozować na zasadzie odkręcania w kostkach zwykłych. No, pewnie już wiecie, o co mi chodzi. Ok, zakładamy już normalnie GU10. I teraz taka dobra rada z mojej strony, żebyście żarówki na samym końcu, jak już zmontujecie do sufitu, podłączmy, sprawdźmy. Wszystkie świecą? Świecą. Tak jak trzeba. Sprawdźmy włącznik, czy działa. Spoko, perfekcyjna robota. I teraz, jeżeli chodzi o te żarówki tutaj, które macie, warto wziąć sobie jakąś, przy oczywiście zimnych tych żarówkach, wziąć sobie na przykład ściereczkę z mikrofibry lub inną i oczyścić te żarówki, zanim zostawimy je do normalnej pracy. Żeby tam żadne kurze, brudy, tłuszcze z naszych paluchów po prostu nie zostały. To jest taka moja dobra rada. A żarówki długo będą Wam służyć. No może troszkę dłużej. Dobra. Tak więc co? Jak montować? Banalnie prosto. Zaczynamy od końca. Tą tutaj, gdzie mamy tą główną kostkę, taką magistralę, można tak powiedzieć, zostawiamy na sam koniec. Łączymy od ostatnich przewodów. Czyli odchylamy te łapki z prawej i z lewej strony do maksimum, w dół po prostu, i wkładamy. Chwila. Aha, bo jest luźna ta lampka. Ok, wszystko gra. Odchylamy do maksimum. Chodź tam na swoje miejsce. I jako, że to są okrągłe lampki, to wkładamy jedną. I tutaj musimy odchylić. Uwaga, żeby nie odskoczyło Wam w oko, nie walnęło. Odchylamy i zobaczcie. Ten element metalowy, czyli ta taka łapka, ona po prostu musi zostać, zobaczcie. Ta łapka jedną wkładamy najpierw, ona musi tutaj być wciśnięta. I teraz najprostsza opcja to jedyne wciśnięcie tego całego elementu w dół. Jeżeli nasz otwór jest idealny, taki jak chcieliśmy, a wpisało 68, a ja otwornicą 67 robiłem, więc 1,1 mm za mało, no to może być taki drobny dyskomfort. Sprawdźmy, czy będzie on wpływał
na jakość montażu, czy trzeba będzie troszeczkę powiększyć odwór. Zaraz zobaczymy. Coś za mało. Za mało miejsca w tym otworze. Rzeczywiście. No nie wciśniemy dalej. W związku z tym chciałbym, ale otwornica zrobiła trochę za mały okrąg. Dosłownie, minimalnie, ale nie ma co wciskać, bo uszkodzimy płytę kartonowo-gipsową. I cieszę się, że nawet wyszedł teraz ten problem, bo będziecie już przygotowani na przyszłość. Jeżeli sami będziecie chcieli zamontować w swoich sufitach, to musi być otwornica idealna. Więc co ja muszę teraz zrobić oczywiście? Muszę powiększyć ten otwór, no dosłownie o jeden rozmiar. W związku z tym, no co ja mogę zrobić? Rozpinamy żarówkę. O, ciach. Odkładamy na bok. Wkładamy przewód do środka. Bierzemy otwornicę. O jeden rozmiar większą. Oczywiście można byłoby to nożykiem do kartonu tam naciąć, ale jak ma to być porządny otwór, to lepiej zrobić to po prostu jeden rozmiar większy. Jeden rozmiar większy przy tej otwornicy to 74. Weryfikujemy ten rozmiar 74 z opakowaniem. 74 miało być 68, zrobimy 74, nadal będzie to o 16 mm mniej w średnicy niż ten okrąg ma cały, więc będzie idealnie. Więc zmieniamy w otwornicę nożyk. Po prostu go odkręcamy. Bierzemy o jeden rozmiar większy, czyli do trzeciego pola wkładamy. Raz, dwa, trzy. I wkręcamy. Ciach. Jest, jest. Jeszcze tu trochę, tu nie wyszło. O, teraz wyszło. Tak więc otwornicę mamy gotową do pracy. Narzędzia sobie odłóżmy na razie na bok. Żeby nie zgubić, to już żarówka skręca tą lodową bandydła. O, dobra. I spróbujemy to rozkręcić. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, to trzeba będzie nożykiem zrobić. Może to być trudne, ponieważ już wiertło prowadzące nie działa w tym momencie. Najgorszy jest karton, bo on jest najmocniejszy tutaj. Ale jeżeli tak bokiem wsadzimy, nie z góry tak dokładnie, tylko tak lekko pod kątem, to jest po prostu łatwiej, zobaczcie. Ok, gotowe. I w tym momencie mamy większy otwór. I w tym momencie już możemy normalnie montować naszą lampkę. Zobaczcie. Gdzie my to mamy? Tam na dole ten przewód, choć tutaj. Jeśli mi tam zmyknął. O, w ten sposób. I sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Teraz powinno być bardziej luźno, więc nawet łatwiej będzie się tą lampkę wkładało. A dalej otwór dookoła jest mniejszy niż cały ten element dekoracyjny na zewnątrz. Ok, sprawdźmy, jak teraz będzie. No, teraz wchodzi fajnie. O, idealnie. Dociska. Zaraz jak zamontuję, bo pokażę Wam od wewnętrznej strony, jak wygląda. Sprawdźmy, czy działa. Zaraz, co ja tu zrobiłem, że nie działa? Aha, włączyłem. Dobra, działa. Spoko. Ok, następny czas. Oczywiście naturalnie tu też. Wciągamy lampkę, delikatnie odkładamy, wciskamy do środka i robimy po jednej. Czyli znowu kombinatoryka pod kątem i kręcimy, mocno trzymając w jednym miejscu wkrętarkę, wiertarkę. Okej, okay. O, jakimś
cudem odkręciło mi się tutaj. Chyba dlatego, że chciałem ściągać już wcześniej. A jednak się przydaje, więc dokręcę jeszcze. O tak. I trzecią dziurkę zaraz też zrobimy. Ale włóżmy sobie już tą lampkę. Wyłączmy obwód, ponieważ jesteśmy blisko przewodów. Mimo, że mamy tu na wyłączniku rozłączone, to warto rozłączyć. Ok, wsadzamy kolejną lampkę. Czyli odchylamy te uszy, wkładamy ucho pod karton gips, jeden ciach i to ucho musimy maksymalnie wygiąć, wcisnąć tutaj pod karton gips, zobaczcie, i wsadzić. I tyle, już się trzyma bardzo dobrze, nie trzeba nawet specjalnie w ogóle się zastanawiać. Oczywiście potem będziemy wybierać sobie kąt, z jakim chcemy, żeby nam tutaj lampeczka świeciła. Ok, i ostatnie. Rozłączamy lampeczkę, odkręcamy ją ze złącza odwrotnie do wskazówek zegara. Krętareczka, wiertareczka z otwornicą pod kantem takim delikatnym i powoli kręcimy. Ok, sprawa załatwiona. Tak więc można domyślnie nawet sobie przyjąć, że otwór robi zawsze lepiej większy niż mniejszy. Dobra, dawać przewód. Okej, okay. Żaróweczkę wkręcamy. GU10, złącze naprawdę bardzo przyjemne. Wkładamy i przekręcamy o jakieś, nie wiem, 30%, 30 stopni. Dobra, mamy gotowe, więc teraz wsunąć. Teraz pokażę Wam, jak się to wsuwa, ale pod kątem od wewnętrznej strony. Ok, spójrzcie sobie teraz z troszeczkę innej perspektywy, jak to wygląda. Czyli bierzemy sobie łapkę, przerzucamy do środka, zaczepiamy o karton z drugiej strony. I to jest bardzo istotne, jeżeli wycinalibyśmy to nożykiem do karton gipsu albo nożykiem do tapet, to uszkodzilibyśmy sporo kartonu z drugiej strony. On jest bardzo istotny ze względu na montaż właśnie w karton gipsie tych metalowych elementów. Ok, jeden kawałek mamy gotowy. Teraz co? Musimy wygiąć maksymalnie ten element i wsunąć, uwaga, żeby nie odskoczył w oko. Nie powinien, ale uważajcie. I zobaczcie, teraz już jesteśmy niemal w pewnym montażu. Co to znaczy? Zobaczcie. Odchylmy sobie w ten sposób, żebyście tutaj mogli zobaczyć, jak to od wewnętrznej strony będzie wyglądać. O, myślę, że tak będziecie dobrze widzieć. O, może tak przesuniemy. Od wewnętrznej strony płyty kartonowo-gipsowej, żeby dosunąć to już do końca, będzie wyglądać to po prostu tak. Zobaczcie. Ten element metalowy, te ucho, tutaj z tej strony po prostu wskoczy, zobaczcie, dociskamy powoli, o, ciach, i rozpycha się tutaj na płycie kartonowej gipsowej. Bardzo dobrze to się wszystko tutaj trzyma. Jeżeli chcielibyśmy to wyciągnąć, to oczywiście musimy, że tak powiem, wyciągnąć żarówkę, no i tyle, i ściągamy. Można ściągać, wsadzać bez najmniejszego problemu. Ten rodzaj mocowania wydaje mi się najlepszym z możliwych. I w ten właśnie sposób zamontowaliśmy trzy halogeny, dokładnie są to oprawy z żarówkami halogenowymi, do płyty kartonowo-gipsowej. Czy to będzie sufit, czy to będzie ściana, jeden bezproblemowa robota. Tylko musimy poświęcić chwilę czasu, przewody poprzerabiać, to znaczy obrobić końcóweczki, wszystko sobie połączyć i mieć do tego kostki Wago. Jak widzieliście, przy tych kostkach Wago robota jest, no jakby to powiedzieć, prosta. No po prostu jest prościutka i szybciutka. A w razie gdybyśmy chcieli coś przerabiać przy tych kostkach, pyk, 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 łączymy następne. Dlatego nadmiarowo, jak widzieliście, piątkę, wstawiałem takie kostki piątki,
Cztery są wykorzystane i wszędzie jeszcze można, a oczywiście wszędzie, tu w głównej magistrali, czyli w tym pierwszym oczku, możemy podłączyć jeszcze kolejne elementy. Ok, sprawdźmy, czy wszystko działa. Układ oświetlenia, oczywiście podłączony, wszystko złączone. Przyciskamy przycisk, wszystkie trzy lampeczki nam świecą. Faza przechodzi przez ten łącznik, idzie dalej. Neutralny i bezpieczny, idą dalej. Neutralny i ochronny. W tym ochronny akurat w tych lampkach, halogenach nie bierze żadnego udziału. Tak więc zobaczcie. Wszystko działa tak jak trzeba i wymieniliśmy, powiedzmy, jakąś naszą tam wymyśloną lampę, jakiś żyrandol na lampki w suficie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do subskrypcji kanału. Na dole ten czerwony przycisk naciśnijcie sobie. Subskrybuj. Dzięki temu będziecie informowani o kolejnych praktycznych poradnikach, dzięki którym samodzielnie będziecie mogli wykonać różne czynności w domu i też w innych miejscach. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało. I zachęcam Was do subskrypcji, czyli napiszcie co nieco na dole w komentarzu. Być może macie jakieś dobre rady, które warto przekazać innym, żeby było wszystkim nam po prostu łatwiej. Z mojej strony to tyle. Zamykamy się. Cześć Wam i do następnego poradnika.